Chcieliby Państwo przez Państwa redakcję poinformować naszych mieszkańców naszego miasta, powiatu, że do wyborów samorządowych idziemy razem z prezydentem miasta, panem Jarosławem Górczyńskim. Idziemy razem z komitetu wyborczego pana Górczyńskiego, ale pod swoim szyldem, z naszym logo, które będzie umieszczone na plakatach. Chciałbym powiedzieć, że chcemy wzmocnić listy pana prezydenta naszymi osobami, naszymi członkami Nowoczesnej. Chcemy wzmocnić też naszym programem, który jeżeli obserwowałem nasze miasto, nasz powiat, jesteśmy jedyną partią, która ten program przygotowała. I myślimy, że razem stworzymy coś dobrego dla naszego miasta. Uważamy, że prezydentem miasto na nasz pomysł ma taki sam, jak zgadza się z naszym rozumowaniem. W związku też z tym mamy tutaj, chciałbym prosić panią Edytę Handzę o oświadczenie. Krótkie jedno zdanie, w związku z tym, że przyłączamy się w tych najbliższych wyborach do Komitetu Wyborczego pana Jarosława Górczyńskiego. Ja rezygnuję z kandydowania na prezydenta miasta. Oddajemy tym samym nasze poparcie panu prezydentowi Jarosławowi Górczyńskiemu. Co mogę powiedzieć? Wydaje mi się, znaczy tak, pan prezydent zapoznał się z naszym programem. Rozmawialiśmy też, mieliśmy wielokrotnie okazję z panem prezydentem na ten temat rozmawiać. I uznaliśmy, obie strony uznały, że nasze programy są w wielu punktach zbieżne. Nie będę tutaj może wymieniać, o co dokładnie chodzi, ale mamy wszyscy świadomość i zadań, jakie stoją przed nowym samorządem, jak również dobrze znamy tą sytuację i różnych grup społecznych, które funkcjonują w naszym mieście. I te programy, myśmy w tym programie swoim, przypomnę, stawiali na transparentność, stawialiśmy na zatrzymanie ludzi młodych w mieście i te działania na pewno będą kontynuowane. Dużo też jest szczegółowych w naszym programie, szczegółowych inicjatyw, które myślę uda nam się przy dobrej współpracy z panem prezydentem wdrożyć. I mieszkańcy naszego miasta z takiego wspólnego naszego działania Nowoczesnej i Komitetu pana Jarosława Górczyńskiego będą bardzo zadowoleni, na co liczymy. Liczymy na Państwa głosy. Rozmawialiśmy wielokrotnie też na temat szczegółów dotyczących list, formułowania tych list, aczkolwiek muszę od razu powiedzieć, że jeszcze nie doszło do ostatecznych decyzji w tej sprawie. Jesteśmy tylko przekonani o tym, że będziemy wspólnie szli do wyborów, a co do szczegółów będą Państwo na pewno informowani, jak takie decyzje ostateczne zapadną. Liczycie Państwo na pewno na dobre miejsce na liście, czyli jakieś... Tak, na pewno będziemy mieli dobre miejsce na liście, tego jestem pewna. Jakieś jedynki, przepraszam? Nie rozmawialiśmy na ten temat. Chciałem powiedzieć, że zgadzam się z jednym słowem, który mówił pan Jarosław Kaczyński, że do polityki nie idzie się dla pieniędzy. I tak naprawdę Nowoczesna Ostrowiec i nasi członkowie chcemy iść w tym samorząd, jak gdyby dać swoje pomysły, natomiast na pewno nie będziemy bić się o miejsca. Nie to dla nas to jest najważniejsze. Chcemy zaistnieć i chcemy te nasze pomysły, które uważamy, że są bardzo dobre, sprzedać panu prezydentowi i razem to realizować. Chciałem też jeszcze podkreślić, że do sejmików idziemy w Koalicji Obywatelskiej, jak Państwo na pewno wiecie. Jest taka zawiązana Koalicja Obywatelska Partii Nowoczesnej i Partii Platformy Obywatelskiej. Naszą kandydatką do sejmików będzie pani Iwona Marczak i proszę o zabranie głosu. Ale jeszcze jedno pytanie dotyczące wyborów na poziomie samorządu gminnego. Dlaczego zrezygnowaliście po pierwsze z samodzielnego wystawiania list, z wejścia w koalicję z Platformą Obywatelską, co było naturalne,
I czyj to był pomysł, żeby wejść w koalicję, czy utworzyć koalicję z wyborem wyborczym Jarosława Kaczyńskiego? Kto pierwszy podał ten pomysł? Wy czy prezydent? Już zaraz pani, ja, może byśmy tą konferencję prasową oddali teraz głos pani Marczak, a ja spróbuję pani odpowiedzieć na to pytanie. Dziękuję bardzo. Nazywam się Iwona Marczak, jestem kandydatką do sejmiku wojewódzkiego z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Z wykształcenia jestem ekonomistką. Oprócz tego jestem członkinią zarządu Nowoczesna Ostrowiec Świętokrzyski, a także członkinią Kongresu Kobiet. Idę do sejmiku w zasadzie po to, żeby pokazać, że kobiety z małych miejscowości też mogą być liderkami, też mogą coś zdziałać, bo jak na razie jest trochę stereotypowe postrzeganie kobiet w naszej społeczności. Jeżeli tylko wyborcy pomogą, to postaram się ich nie zawieść. Moim sztandarowym takim programem to jest program dla młodych, nad którym pracowałam od początku tego roku. Razem z ludźmi z PO, z KOD-u. Stworzyliśmy program, opracowaliśmy, teraz zaczynamy wdrażać. Dziś byliśmy w Morawicy, jutro spotykamy się w Kunowie. Oprócz tego chcę pomagać kobietom z rodzin dysfunkcyjnych, rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi, a jako, że kocham zwierzęta, no to moją naczelną zasadą jest nie kupuj, adoptuj. Dziękuję bardzo i liczę na Państwa głosy. Odnosząc jeszcze się do pani pytania, chciałem powiedzieć, że tak jak pani redaktor zauważyła, naszym sojusznikiem jak gdyby w całej Polsce jest Platforma Obywatelska. My ten dialog prowadziliśmy, stawialiśmy też warunek, jakim jest brak na listach pana Micha. Do dzisiaj, jak państwo wiecie, sprawa ta nie została rozwiązana, więc tak jak pani powiedziała, możemy iść sami, możemy też iść z Platformą Obywatelską. Stwierdziliśmy, że dla dobra miasta, ale też kraju, dlatego że my jako Nowoczesna uważamy, że Prawo i Sprawiedliwość niszczy trójpodział władzy, została zniszczona naszym zdaniem armia i nie możemy pozwolić na to, żeby zostały te zniszczone samorządy. Osobiście wiem, jak wyglądały samorządy za czasów minionych. Nie chciałbym jeszcze raz tego dożyć. Nie chciałbym, żeby pan Jarosław Kaczyński nam decydował, czy ulicę Kilińskiego wyremontują, czy wyremontują na przykład ulicę Kilińskiego w jakimś innym mieście. Więc dlatego też uważamy, że tylko silna lista z jak największym poparciem ludzi da możliwość, że nasze głosy się nie podzielą, tylko się zjednoczą i możemy obronić samorząd przed tym, co czeka prawdopodobnie, to co czeka na polską armię. Może jeszcze dodam. Jest rzeczą naturalną, że w przypadku takiej sytuacji, jaką mamy obecnie w kraju, kiedy tak naprawdę walczymy ostatni bastion demokracji, jakim są samorządy, musimy się zastanowić, musimy skupić wszelkie siły wokół najsilniejszego kandydata, ponieważ ten najsilniejszy kandydat będzie stanowił przeciwwagę, taki bastion ostatni walki z przejęciem całkowicie władzy, również na poziomie samorządów przez PiS. Więc jest rzeczą naturalną, że powinniśmy się skupiać wokół najsilniejszego kandydata po to, żeby zwyciężyć. I naszym zdaniem taką gwarancję daje pan prezydent obecnie pełniący ten urząd, pan Jarosław Kurczyński. Stąd to jest drugi powód, dla jakiego podjęliśmy taką decyzję. Po prostu był to głos rozsądku. Dziękujemy bardzo już. Dziękujemy bardzo już. Powiem tak, no kto wyszedł? To rozmowy czy w jakiś sposób spotkania trwają już od pewnego czasu. I jakby ja mam takie wrażenie, że gdzieś w głowie ta koalicja formowała się zarówno jednej, jak i drugiej strony. To nie była jakaś wyraźna inicjatywa jednej czy drugiej strony, tylko że gdzieś myślę, że pan prezydent Kurczyński też chciałby wokół siebie stworzyć jak najszerszą grupę poparcia i dla niego to też jest bardzo ważne to, że podjęliśmy te rozmowy, że się spotykaliśmy, że wspólnie jakby decydowaliśmy
o tym, tych wyborach, jakie będą dla nas miały kształt. Mówię tutaj o Komitecie Jarosława Górczyńskiego i Nowoczesnej. Po prostu nie rozbijajmy tego obozu, tej ostatniej fortyfikacji, jaką są samorządy. Skupmy się wokół najsilniejszych kandydatów po to, żeby te szanse na wygrane zmaksymalizować. Czy pani zrezygnuje z kandydowania w wyborach? Czy zamierza pani... Nie, będę kandydować w wyborach, natomiast nie będzie to urząd prezydenta miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Czy powiat pani decyzji, czy to jest przed panią? Może powiat bardziej niż miasto.